Witam Państwa. Kolejny film. Tym razem mamy trochę tutaj interioru. Państwu trochę pokażę. To tak, gdzie ja kręcę z reguły film. Ostatni film to ja zrobiłem rzepaku. Akurat za mną jest rzepak, przede mną też jest rzepak. W polach. Tam tutaj daleko, w dali widzicie Aleję Kasztanowcową. To jest najdłuższa w Europie aleja tego typu. No ja właśnie w takich okolicach mieszkam. No i co tutaj Państwu chcę powiedzieć? Dość ważnego, ponieważ ten film będzie poświęcony trochę historii. Nawet przydam dwa drastyczne przykłady, ale nie ma innego wyjścia. Kiedy się zastanawiałem, jak zrobić taki film, żeby te informacje, które Państwo dzisiaj powiedzieć. Otóż Państwo sami wywołaliście wilka z lasu. To, co kiedyś, powiedzmy, chciałem jeszcze zrobić, to dzisiaj będę miał okazję. To są dość brutalne przykłady, ale te szczegóły muszę podać, bo innego wyjścia nie ma. Ponieważ dlaczego to się stało? Słuchajcie, piszecie komentarze, bardzo dobrze. To jest normalne i wręcz padł taki zarzut. No, można to powiedzieć, że to jest zarzut. No skąd wy wiemy, że ten w kuli, Ojciec Najwyższy, jest dobry? Może on jest zły? O, i tak dalej, i tak dalej. A więc jeżeli tak, ponieważ podstawą tej pozornej logiki, co niektórych komentujących, było to, że jeżeli odrzucimy Biblię, no to my nie wiemy, czy on jest dobry, czy jest zły. No taka mniej więcej jakiś tam sposób jakby podważenia, no to istniał. No i tak napisali, że po prostu jeżeli Biblia jest redagowana przez Elohim, czyli diabła demonów, czyli jest oszustwem, a więc skąd my wiemy, że on jest dobry? Oczywiście, ja powiem od razu Państwu, że niektórzy z Państwa to by wcale nawet nie zadali tego pytania. Ale niektórzy no jakoś no nie wiedzą, co z tym zrobić, po prostu z tym fantem zrobić, z tymi filmami. No to trzeba jakoś to podważyć. No, są te fora pod filmami, dyskusje za żartem, można powiedzieć. Ale bardzo dobrze, bo przynajmniej jest dyskusja, jest życie, to jakoś to funkcjonuje. I można Państwu, powiedzmy, na mocy tych komentarzy, a to jest, powiedzmy, kopalnia wiedzy też, poza tym kopalnia pomysłów na to, żeby po prostu Państwu pewne rzeczy przekazać. To, co dzisiaj się dowiecie, to nie jest jakaś tam wiedza, którą, powiedzmy, świeża. To jest, można powiedzieć, znane, ale to trzeba wyciągnąć. To jest znane i tutaj część ludzi, którzy będą oglądać ten film, oni będą dokładnie wiedzieć, że tak było i tak, tylko że to po prostu nikt tego nie powiedział publicznie. To jest największy chyba problem. To jest tak samo jak z tą komorą gazową, po którą samochody jeżdżą, nie? No też, po komorze gazowej jeżdżą samochody, no i co? Spokój, cisza, nic się nie dzieje, powiedzmy. Ktoś to pilnuje tego, żeby się nic nie działo. No właśnie dzisiaj w tym filmie dowiemy się nie tylko to, kto tego pilnuje, ale zrozumiemy pewien mechanizm, że takie rzeczy dochodziły do skutku i tak dalej. No wcześniej mieliśmy, powiedzmy, rządy diabła, czyli kwestia władzy i tak dalej, a więc można z automatu już to powiedzieć. A więc jakby wyjaśnić, że no to się tak dzieje, że po prostu odpowiednie osobniki, no i teraz właśnie pytanie, jakie osobniki, to pilnują, żeby tam dalej jeździły samochody. No w ten sposób. A patrioci tam się zajmują różnymi rzeczami, no przynajmniej się podają za patriotów, no ale akurat na ten temat najprawdopodobniej co niektórzy dostali Parkinsona. Ale dobra, zostawmy ich. Mamy ten komentarz, czyli zarzut jest, skąd my wiemy, że ten najwyższy, który mieszka, on jest dobry. A może nie zły? No, niektórzy nawet w wielu filmach tam wcześniej też próbowano, że to jest ten zły. O, że on tam jest zły, że tam mieszka zły. Zresztą, no słuchajcie. To nawet były takie komentarze, słuchajcie, może być. Słuchajcie, największy numer to jest taki, to nieważne jaka jest pytanie, tylko najważniejsze jaka jest odpowiedź. No i właśnie dzisiaj będzie ta odpowiedź. Dzisiaj chcę Państwu to opowiedzieć. A więc musimy wrócić do sprawy kuli, nie? Czyli niebiosa niebios to mamy w Biblii, tak? Że Bóg jest dobry też mamy w Biblii. No ale my jak my go powiedzmy tą Biblię odsuniemy, czy mamy jakieś inne źródło? No bardzo proste. Bardzo proste źródło. Każdy od razu się połapie. Ja wam zadam takie pytanie. A może nie pytanie. Ja praktycznie przejdę już do przykładu, żeby Państwo tu uzmysłowić. Czy bylibyście w stanie zabić 10 000 ludzi,
Jaką metodą? Uwaga. Jaka metoda? Klęczy, przykładasz mu do potylicy pistolet, ewentualnie karabin. Mało tego, strzelasz. On klęcząc przed sobą ma kubeł na wodę. Tylko tam się wsadza po strzale jego głowę i ścieka 1,5 litra krwi. Później bierzesz ten kubeł, wlewasz do takich wózków specjalnych, wozisz i tak dalej. No i ty pijesz, inni piją i tak dalej. Czy człowiek by był w stanie to zrobić? Mało tego, słuchajcie, to jest tylko tak, strzał, jeden strzał, ale słuchajcie, w tym niemieckim parabelum to było 9 kuli, jeżeli się nie mylę, a później trzeba było wymieniać magazynek, ponieważ tych rozstrzelanek było w Katyniu tysiące. A więc tyle trzeba było po prostu strzelać na łebka, na jednego egzekutora. No i właśnie, teraz pytanie, no właśnie, tego egzekutora to było kilkaset, albo kilkaset po prostu strzałów. Trzeba było repetować, wymieniać magazynek i tak dalej, patrzeć na krew bryzgała, kubły z krwią się tylko wymieniały. I tak powstał, i tak właśnie w Katyniu rozstrzeliwano polskich oficerów. Ale kto rozstrzeliwywał? To jest najciekawsze. To jest to, państwo chcę właśnie to powiedzieć, bo to jest tutaj najistotniejsza sprawa. Kto strzelał? W 1994 roku, jak czytamy na blogu pana Rafała Gawgorińskiego, jedna partia rosyjska, bo to było zaraz po upadku Związku Radzieckiego, jedna partia rosyjska, które tam powstawały, ona badała właśnie tą sprawę i narodowość tych, którzy strzelali. Okazało się, to byli Żydzi. No i teraz pytanie. Czy człowiek, i teraz jest to właśnie odpowiedź, czy człowiek byłby w stanie tak, powiedzmy, ładować, przeładowywać, wymieniać magazynki, pić krew i tak dalej, i różne rzeczy robić? Czy człowiek, czy nie człowiek? Czyli hybryda. A więc już mamy, powiedzmy, pojęcie hybrydy. O, hybryda, kiedyś już robiłem film, ale tutaj mamy te drastyczne przypadki. A więc człowiek stworzony przez Najwyższego nie jest w stanie takich rzeczy robić. Hybryda, dla niego to jest pożyć dychę. Dla hybrydy to, powiedzmy, to akurat były żydowskie hybrydy i one to właśnie robiły. Jedne hybrydy podejmowały decyzje, a hybrydy inne praktycznie strzelały. Człowiek by miałby opory, ma sumienie, ma uczucia i tak dalej. Hybryda nie ma tego. No, rozpoznać od razu można powiedzieć. Hybryda pali, wiesza i morduje. A więc to akurat w Katyniu, jak to zbadano, to robiły akurat hybrydy żydowskie. O, i właśnie, i teraz mamy tu odpowiedź, że człowiek nie jest w stanie zrobić takich niegodziwości, takich mordów, jeszcze pić krew i tak dalej. To jeszcze mało tego, to kubeł z krwią, to jest tak dalej, jeszcze były wózki, gdzie się to zlewało po prostu, żeby jeszcze nie pili. No, dobra. A więc mi to akurat przekazano, to właśnie te takie drastyczne przykłady, ale państwu dlatego mówię ten drastyczny przykład. Kiedyś się zastanawiałem, jak to powiedzieć, czy to jak to w ogóle zrobić przy okazji. Teraz jest akurat jest okazja, dlatego jest Bóg dobry. Ponieważ wrzucił w nas przy stwarzaniu sumienie i zasady. Kiedyś się pytacie, czasami się pytacie, co z przykazaniami Chrystusa i tak dalej. Słuchajcie, no to jest właśnie ten, czy każdy z was wypalił, wieszał i mordował, nie grabił i tak dalej, nic z tego, powiedzmy, krzywdził innych i tak. Nie, tego nie zrobicie. Wy jesteście ludźmi. Ale hybryda, to zrobi to na zasadzie pożyć dychę. A nie, to jest bułka z masłem. A więc tak samo było właśnie w Katyniu. To był pierwszy przypadek. Taki dość drastyczny. Oczywiście tych przypadków można mnożyć. Na przykład, mnożymy, ponieważ mamy drugi przypadek. Zapowiedziałem drugi przykład. Przypadek właśnie. Tym razem rzeź wołyńska. Wbijanie na widły dzieci, na płoty, niemowlęta, na oczach matek, albo wyrywanie matkom niemowląt i wbijanie na widły. Kto to robił? Hybrydy. Jakie? Tym razem ukraińskie. Ale kto wie, kto tam był, powiedzmy, powtykany, ale mniejsza o to, kto to organizował. A więc to robiły chyba, więc dlatego ten najwyższy w kuli jest dobry, ponieważ on dał ludziom, uwaga, nie hybrydom, hybryda to jest po prostu mieszanka genetyczna, to jest genotyp diabła. To jest mieszanka genetyczna, mieszanie na człowieka z demonem zmaterializowanym. To akurat hybrydy, to są hybrydy. Akurat tam były na Wołyniu hybrydy ukraińskie.
Oczywiście mamy jeszcze coś takiego jak mord na rodzinie carskiej. Ja w ogóle chcę wam powiedzieć, że ja tu będę miał trochę taką przerwę. Ja tę przerwę będę chciał jakoś wykorzystać. Przerwę w robieniu filmów, ale nie do końca to jest przerwa, bo po prostu będę miał taki kruis po Polsce. No i też nagram trochę filmów. Później jak wrócę, to je wszystkie puszczę. Tak po kolei. Ale co tutaj chcę państwu powiedzieć, że właśnie wpadł mi ostatnio wycofany z YouTube'a film, tylko on jest po rosyjsku. On był przetłumaczony na język polski. Ostatnia tajemnica Romanowych. Dzisiaj są tylko zajawki i tak dalej po 25 sekund, ale ten film to ma 40 minut i jest po rosyjsku, ja go będę musiał przetłumaczyć, bo mi się strasznie spodobał. I to jest właśnie też film, kolejna przykład, jak hybrydy akurat żydowskie mordowały rodzinę carską. Jakie szczegóły, rąbali na kawałki i tak dalej, siekierami i to wszystko. Nawet pomimo, że minęło tego czasu 100 lat, do wszystkiego doszli. Między innymi amerykańscy i włoscy uczeni. Do wszystkiego doszli. No, ich powiedzmy po śmierci, po dobiciu Marię i carewicza Aleksandra rozsiekano siekierami. A później po prostu próbowano to jakoś zataić. I te hybrydy żydowskie, co one zrobiły? One po prostu w płytkim dole starały się spalić te resztki, ale się nie dało. To, co rozczłonkowali, to się nie dało, powiedzmy, poćwiartowali ciała. Nie dało się tego spalić i wystarczyło tyle materiału DNA, żeby właśnie amerykańscy i włoscy uczeni z kryminalistyki sądowej, oni właśnie to wyłapali. Ten film jest po prostu 40-minutowy, on jest też drastyczny, ale to jest też właśnie kolejne zbrodnie hybryd. Tam się akurat przewija właśnie przez ten mord na rodzinę carskiej, takie nazwisko dość znane chyba w Polsce. Smirnow. O, jakoś tak. Jakoś tak. No, właśnie. Ale mniejsza o to. Tutaj chciałem państwu właśnie podać dowód, że po prostu człowiek z natury ma w sobie zasady, ponieważ został stworzony przez tego najwyższego w kuli, Boga. Tak, niektórzy się nawet kłócą, że to nie, co to jest Bóg tego, to tam, to był ktoś inny, to byli ludzie i tak dalej. No to chodzi, Bóg jest duchem. A więc w tym momencie duch dał życie materialne właśnie takie, że mamy w sobie zasady i byśmy się nie dopuszczali mordów na innych. Natomiast od mordów jest Bóg tego systemu rzeczy i on ma swoje hybrydy, żeby nimi zarządzać. I tak właśnie można powiedzieć, też badano tą sprawę. Na przykład rewolucja bolszewicka. To co to za nazwa bolszewicka? To jest rewolucja hybryd żydowskich. Akurat żydowskich hybryd. Które były przywiezione z Ameryki. Tu wam taki, powiem nawet taki jeden szczegół. Lenin był przywieziony po prostu w pociągu z Niemiec. Natomiast Trockiego w Halifaxie, w Kanadzie, nakryli z całą ekipą rewolucjonistów, tak zwanych. Trockiego złapali właśnie w Halifaxie, kiedy chciał wsiąść na statek, z 10 000 dolarów w złocie. Ich aresztowali i za chwilę wypuścili. Ale ten fakt został odnotowany w historii, że właśnie z takimi pieniędzmi się wybierali właśnie do Rosji robić rewolucję, zmianę władzy. Oni nawet się z tym nie kryli, bo nawet zeznawali, gdzie jadą. Oni jadą do Rosji zrobić rewolucję. No i właśnie to są właśnie takie hybrydy rodem. To są żydowskie hybrydy, akurat rodem z Ameryki. Akurat ten przykład właśnie tego Trockiego, nie? Trocki później był zabity przez rozkaz innej hybrydy, stalinowskiej hybrydy. A to już jest oddzielny temat, nie? Że te hybrydy się tam, powiedzmy, też tasowały, powiedzmy, nie? A więc ja państwu tutaj chcę odpowiedzieć głównie na to pytanie, że ten z kuli, którego mamy na mandalach, bo też padało pytanie, no skąd wiemy, że to jest akurat kula tam nad nami. Ta kula to też wiemy z mandali. Też Bóg mieszka właśnie w tej centralnej miejscu, w tej kuli. Mamy to na mandali. Mieliśmy zresztą też tą rzeźbę pozłacaną na klasztorze Drepung w poprzednich filmach. Czyli to były czasy.
tak zwanego Złotego Wieku. My jesteśmy przed tym okresem czasu, kiedy to zostanie, historia zostanie odwrócona jakby, nie? A więc teraz no, trzeba też powiedzieć, podać rozwiązanie. Otóż ten, któremu dzisiaj, co niektórzy zarzucają, że on jest jakby zły, to on wykona tak zwaną cechę, jaką jest sprawiedliwość. My sprawiedliwość mamy w sobie i bardzo się obruszamy, jeżeli powiedzmy dotyka nas niesprawiedliwość. Jest to naturalne. Dlaczego? Bo je mamy. I zgodnie z tą zasadą sprawiedliwości, jak już powiedziałem, taki przykład tego kontenerowca, że zniszczy go fala śmierci, ten kontenerowiec ginie z całą załogą. A tym kontenerowcem jest ten system. Diabelski system. A więc, gdzie jest załoga? Załoga to są loże, tajne stowarzyszenia i tak dalej. To jest załoga. Oczywiście z głównodowodzącym. Z kapitanem, powiedzmy, głównodowodzący, czyli diabeł, czyli Bóg tego systemu i jego demony, czyli to, co nazywamy w Biblii Elohim. O, właśnie, Elohim. Elohim muszą pójść na dno łącznie z kontenerowcem. No nie ma innego wyjścia, nie ma zmiłuj się. Zgodnie z zasadą sprawiedliwości, którą mamy w sobie, jeżeli my mamy ją w sobie, to ten, który mieszka w kuli, też ją ma. Ale już to, od tego już będą nie my tutaj, tylko anielskie oddziały egzekucyjne. O, tak to można nazwać. Czyli jest wyjście. Nie ma sytuacji bez wyjścia. I teraz tak. Ja zauważyłem tutaj po komentarzu, że niektórzy starają się tak jakoś to podważać, jakoś te filmy jakoś podważać, które dają rozwiązanie, żeby niektórzy z was byli ograbieni z radości, z nadziei, bo to jest taka celowa robota. Tak to się po to robi, po prostu po to się atakuje niektóre osoby, żeby ich, jakby, żeby im zabrać tą nadzieję. Jak nie ma nadziei człowiek, to nie żyje, paraliżowany jest strach i taki i po prostu może być świetną pożywką energetyczną dla demonów. To tak, miałem tyle Państwu do powiedzenia. Jeszcze powiedzmy coś mi tam świtało w głowie, ale to przy okazji powiem. Także przed nami to po prostu co jest. Ja będę miał tutaj taką krótką przerwę. Nie będę robił filmów, a czy jak wrócę, no to po prostu z tego kruizu. Jak wrócę, no to tam coś nagram po drodze, no i po prostu się to wrzuci. Ale generalnie będę chciał się skupić na tłumaczeniu filmów, ponieważ mam całą kolejkę. I będę chciał po prostu zrobić szczególnie właśnie to o tym dochodzeniu, końcówce dochodzenia na mordu hybryd na rodzinie carskiej. To tyle. A oczywiście w przyszłości, no wiadomo, niebocentyzm jeszcze nie jest zamknięty i nie będzie długo. Jeszcze mamy optykę do wyklepania, tak jak kiedyś mówiłem. Ale to jest, słuchajcie, to jest jakaś tam, powiedzmy, przyszłość. Ja robię filmy wtedy po prostu to, co wyskoczy w danej chwili na razie. Tak to robię. Ale planuję tak, żeby będę po prostu odpowiednio tłumaczył, żeby Państwu ten jakby przybliżyć ten rosyjskojęzyczny internet. On jest bardzo bogaty i bardzo ciekawy. To tyle, dziękuję. Powodzenia tutaj o właśnie z tych pięknych okolic. Aha, jeszcze Wam tutaj powiem na zakończenie, gdzie to jest, tak? No już będzie się pytać tutaj, gdzie to jest ta Aleja Kasztanowcowa. Otóż obok jest wieś, podam niemiecką nazwę, ponieważ ta wieś to było dawne przejście Reinersdorf Ignaucówka między II RP i III Rzeszą. Ja tutaj niedaleko właśnie mieszkam, no i właśnie stąd te właśnie widoki, a to co za nami to jest właśnie ta 7-kilometrowa Aleja Kasztanowcowa. A jeszcze dalej Komorzeński Park Krajobrazowy, a jeszcze Wam powiem, że to nazwa Komorzno to pochodzi z XIV wieku. Zanim te tereny były niemieckie. One dopiero przeszły w ręce pruskie właśnie w XIV wieku. Ale właśnie z XIV wieku pochodzi właśnie ta nazwa tej wsi, która kiedyś była wsią graniczną między terenem III Rzeszy a II Rzeczpospolitą. Czyli to przejście graniczne to było Reinersdorf, Ignacówka. Ja to właśnie tam robiłem, tam te zdjęcia z zeszłego roku. Filmy właśnie, które mówiły o między innymi
o granicę na Renie, czyli na Ryniu. Ryń to jest polska nazwa Renu. Ren jest nazwą łacińską. No, to tak, czyli widzimy, że nawet... No, to czyli ja tutaj wtedy robiłem tamte zdjęcia, które znacie, filmy z zeszłego roku. A tutaj, no, kręcę nowe. Już w takiej scenerii, a więc widzicie Państwo, tak to wszystko wygląda. To miałem do powiedzenia. Na pewno mnie jeszcze nieraz sprowokujecie, jakby do nowych filmów. I w ten sposób, żeście coś się zrobili. Zrobiliście cud. Zrobiliście nie tyle cud po prostu, ale specjalnie. Żeście po prostu sprowokowali, wywołali wilka z lasu. No i wilk musiał wyjść. No i jest. I jest film. Także no kto wie, jeszcze mnie tam parę razy poprowokujecie, to jeszcze będą kolejne filmy. Także to wszystko jest przed nami. Bo słuchajcie, żelazna zasada, najciekawsze jest zawsze przed nami. To dziękuję i powodzenia.